przedsiębiorstwa, które rzeczywiście chcą istnieć i być jeszcze obecne na rynku w roku 2050, już dziś muszą podjąć działania związane z dekarbonizacją. Nie należy tego kontestować, należy przyjąć to jako kierunek możliwości modernizacji sektora. Przedsiębiorstwa te muszą działać nie tylko w obszarze ciepłownictwa, ale muszą się integrować również z sektorem energii elektrycznej, ze spółkami dystrybucyjnymi. Nie można sobie wyobrazić przedsiębiorstw, nowoczesnego przedsiębiorstwa pracującego w kogeneracji na rzecz systemów ciepłowniczych, nie współpracujących z sieciami elektroenergetycznymi, nie poszukującymi szans na rynku również energii elektrycznej w postaci usług systemowych bądź rynku mocy. Kolejnym elementem, który musi być, to jest integracja z dystrybucją ciepła. Dystrybucja ciepła nie może polegać tylko na tym, że źródła centralne będą produkowały ciepło i dostarczały ją do klientów. Dzisiaj źródła centralne będą i w przyszłości muszą być gwarantami niezawodnych dostaw ciepła dla klientów, ale również gwarantami dostaw i niezawodności dostaw ciepła dla prosumentów. Będą również operatorami systemów ciepłowniczych, które będą wymieniały energię cieplną pomiędzy prosumentami i klientami. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, to jest współpraca z klientem. Klient nie może być biernym, pasywnym elementem systemu. W przyszłości klient musi być aktywnym członkiem w ogóle systemu ciepłowniczego i musi starać się obniżać swój ślad węglowy poprzez zwiększanie efektywności swojego funkcjonowania. Nie ma możliwości obniżenia dzisiaj rachunków za ciepło, jeżeli klient nie będzie starał się poprawić efektywności swoich obiektów zasilanych, czy to sieci elektroenergetycznej, czy to sieci ciepłowniczej.